poniedziałek 17 maja Olkuski Orlik wyglądał tak jak widać. Zamknięte boisko nie nadające się do gry z powodu stojącej wody na większej części murawy. W związku z tym, że tradycyjnie w poniedziałki jeździmy do Wolbromia, grać na tamtejszym Orliku, postanowiliśmy sprawdzić, w jakim stanie są inne boiska tego typu w naszej okolicy. W Bukownie, jak mogliśmy się dowiedzieć, mimo padającego deszczu na murawie nie pojawiają się kałuże, a brak grających jest wynikiem brzydkiej pogody. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oprócz baraku, takiego jak w Olkuszu, jest jeszcze drugi, większy, w którym znajdują się dwie szatnie. To wszystko, jak widać, za mniejszą kwotę niż w Olkuszu, w sumie 1 100 000 zł. W Kluczach, na nowo otwartym niedawno Orliku, też nie było grających, ale podobno z tych samych powodów co w Bukownie, brak chętnych do gry. Niespełna 1 400 000 zł mamy Orlik ze zdecydowanie najlepszym wyposażeniem. Duży murowany budynek w porównaniu z olkuską budką wygląda jak pałac. Są tutaj szatnie, łaźnie, a nawet kuchenka i garaż oraz jeszcze niezagospodarowane poddasze. Do tego dwa podjazdy dla niepełnosprawnych robią wrażenie. Na końcu Wolbrom, którego wyposażenie i cena jest praktycznie taka sama jak w Bukownie. Jak widać na załączonym obrazku, są miejsca w powiecie olkuskim, gdzie mimo niesprzyjającej aury spokojnie można sobie zagrać na Orliku. Tak, oto mamy tutaj wolbromskich oldboyów, którzy w każdej chwili, kiedy tylko im pasuje, mogą przyjść i sobie zagrać. I boisko nadaje się do gry. Dzień dobry, Kuba Witkowski, jestem animatorem na boisku Orlik w Wolbromiu. Boisko, jak widać, jest w porządku, nie stoi nigdzie woda, nie ma problemów na razie. Na boisku jest dodatkowa bramka, żeby można iść po piłkę z drugiej strony, jak ucieknie. Jak obok boiska zrobiło się gigantyczne jezioro, a u nas wszystko jest na razie w porządku. Czekamy, aż zrobi się lepsza pogoda. Do tej pory nie było żadnych problemów z kałużami na boisku, odwodnienie działa prawidłowo. Zapraszam wszystkich z Olkusza nawet na boisko w Wolbromiu. Po powrocie z Wolbromia odwiedziliśmy jeszcze boisko na Słowikach. Najsłabsze wyposażenie, ale podobno za pół ceny tego co Orliki. Do tego prywatny sponsor pozwolił na niewydawanie pieniędzy przez gminę. Można było wejść i przekonać się, że przy padającym deszczu nie ma śladów stojącej wody. Olkuski Orlik mimo najsłabszego wyposażenia, gdzie są jedynie dwie ubikacje, kosztował zdecydowanie najwięcej, prawie 1,5 mln zł. Nie było kogo zapytać, z czego wynikły te koszty. Na pocieszenie, jakby to powiedział dobry znajomy, ksiądz Przemek z naszej parafii, nie lękajcie się. Nieważne co się ma, ważne jak się to zastosuje. Oto jak fatalna infrastruktura uratowała naszego bramkarza w ostatnim meczu. Piłka stanęła w błocie 10 cm przed linią bramkową. Ha 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 ha!